Zbliżają się święta również, Bożego Narodzenia. Powiedz, jakie spędzisz, czy pracująco, czy z rodziną? Święta zdecydowanie z rodziną. Rodzina jest dla mnie najważniejsza. Nie wyobrażam sobie pracować w święta, chociaż w mojej rodzinie czasami się zdarzało, bo jestem z rodziny gastronomicznej. U mnie wszyscy są kucharzami. Mama, tata, babcia, dziadek, wszyscy gotują, więc rzeczywiście oni czasami tam Wigilię musieli jeszcze sprzedawać jakieś pierogi czy karpie, więc trochę jestem do tego przyzwyczajona, ale z tego, że ja pracuję z tej racji, że ja pracuję w branży modowej, na szczęście mogę tego dnia nie pracować, więc bardzo się cieszę, że spędzę świąteczny czas, pozytywny czas z moją rodziną, Wigilię, Boże Narodzenie, ogólnie przez cały okres świąteczny. A powiedz, ile najwięcej udało Ci się wydać na prezent? Oj, nie wiem, nie pamiętam. No też nie lubię, nie wiem, rozmawiać o pieniądzach przez kamerę, to nie ma sensu jakby. Uważam, że najważniejsze są prezenty od serca. Jak ktoś coś potrzebuje, nie wiem, przydatnego i można to kupić, to można, ale też fajne są prezenty od serca. A Sylwester? Sylwestra mam nadzieję spędzić poza Polską. Wbrew pozorom Sylwestra mogę w tym, bardzo bym chciała w tym roku spędzić w takim mniejszym gronie osób, może gdzieś, gdzie jest ciepło, ale tego nigdy nie wiadomo. Może po prostu skończy się na domówce u mnie w mieszkaniu, nigdy nie wiadomo.